lubiłem niejako od dziecka czytać wiersze, recytować je publicznie. Sprawcą tego wszystkiego jest moja mama, no niestety nie żyjąca od 12 lat. Ona mnie uczyła wierszy, uczyła wrażliwości na poezję, na wiersze. Później, już w szkole średniej, nawet w podstawowej, czytałem publicznie wiersze, recytowałem, mama mi kibicowała, bardzo przeżywała to, dodawała mi otuchy. A później założyłem, to był 79 rok, stworzyłem w tej miejscowości Węgłówku taki kabarecik amatorski. Zrobiłem to na wierszach cudzych. Ale miałem pewien dyskomfort, że mówię cudzym językiem, że mówię cudzymi słowami. A czy ja bym tak nie mógł też napisać czegoś? Zacząłem pisać gdzieś tam w latach 90. dopiero, czyli mając już więcej trochę lat. Generalnie dowcip czy satyra to jest umiejętność dostrzegania śmiesznej strony rzeczywistości. Wychowany byłem na Aleksandrze Fredrze, na Waligórskim, na Marianie Załódzkim. Pożerałem te rzeczy. Lubiłem bardzo czytać zawsze i z tego wypływały sposoby patrzenia na rzeczywistość. Próbuję czasami też stresy przezwyciężać, trudne sytuacje właśnie poprzez satyrę. Jeśli nie można czegoś pokonać, można to jeszcze obśmiać i człowiekowi jest lżej. A poza tym nie ukrywam, że głównie piszę po to, by móc te wiersze publicznie czytać. A jeśli się widzi reakcję słuchaczy, to jest ta interakcja i jest ta motywacja do tego, żeby pisać dalej, żeby się dalej realizować w taki sposób. Satyra powinna być i pod względem języka, i pod względem treści blisko życia. To jest truizm, to jest banał trochę, ale to, czym ludzie żyją, nie wymyślać jakichś skomplikowanych, trudnych rzeczy, ale właśnie to, co dotyczy relacji międzyludzkich. No jest też świat polityki, który swego czasu bardzo mnie kusił i mam sporo wierszy, czasem za bardzo sygnowanych tak personalnie, precyzyjnie pod konkretną osobę, pod konkretną partię. I to nie jest najlepsza jakość satyry, dlatego że wszystkie incydenty polityczne, persony tego świata, te gwiazdy polityki, one szybko gasną. To są tematy, które szybko wietrzeją. Satyra, poezja nie znosi dosłowności. Nie można dosłownie pisać, bo wtedy staje się to grafomania, to się staje takie pisanie o posmaku paszkwilanckim. To nie jest najlepsze.